10 minut 20. I nadszedł ten dzień, w którym... dla którego przygotowywałem się przez cały ten czas. W zasadzie przygotowywaliśmy się na to, do dzieła. Dzień dobry, jest godzina 6:20. Life Balance wychodzi na szlak. Pięknie ptaszki śpiewają. To jest ten dzień próby, do którego się przygotowywaliśmy. Więc wychodzimy na szlak. Robimy dzisiaj Greenwaya. Całe 46 km Greenwaya, bo właśnie takiej długości jest ten szlak. No i co? Myślę, że będzie fajnie. Na razie jest zimno, bo jest około 1 stopnia Celsjusza. Ale ma się wypogodzić. Pogoda ma być piękna. No i nic, nie gadamy. Idziemy, ruszamy w drogę. Tak, właśnie, Waterford budzi się do życia, a my doszliśmy do początku szlaku Greenway. A jesteśmy... gdzie jest początek szlaku? Początek szlaku mamy tutaj, przy Waterford Irish Single Malt Whisky. Ruszyliśmy, jest zimno, ale jesteśmy pełni entuzjazmu i nadziei. Na horyzoncie widać most. Niedługo dojdziemy do pierwszego parkingu na Greenwayu. No jeszcze na jakiś kilometr, ale to już niedługo. No i tak, doszliśmy do parkingu pierwszego. Chciałbym powiedzieć, że jest takich parkingów na całej drodze 10, a my jesteśmy na pierwszym. No i cóż, jesteśmy coraz bliżej mostu Waterford. I idziemy dalej. Jak widać, parking jest pusty o tej godzinie. No ale co? Nie ma się co dziwić. Tak, jeżeli ktoś oglądał relacje z treningów na Facebooku, no to te widoki już mu są znane. Bo często chodziliśmy, właśnie trenowaliśmy na Greenwayu, w innych miejscach również, ale przede wszystkim na Greenwayu. Tory kolejowe. Dlaczego mamy na Greenwayu tory kolejowe? Ano dlatego, że Greenway został wybudowany wzdłuż drogi kolejowej, która łączyła Waterford z Mallow. No i wzdłuż tej drogi postanowiono wybudować Greenwaya. I właśnie mijamy drugi punkt dostępu do Greenwaya, a parking tego punktu mieści się przy WIT, czyli Waterford Institute of Technology. No i zmierzamy do kolejnego punktu.
No tak, tak, tak. Jesteśmy niespełna godzinkę na szlaku. Minęliśmy 6 rowerzystów do tej pory. Żadnego piechura. No, zobaczymy jak będzie dalej. Dzisiaj piątek. Pogoda zapowiada się ładna, więc myślę, że ruch na Greenwayu dzisiaj też będzie duży. Doszliśmy do trzeciego access pointu, czyli punkt, w którym możemy dołączyć do ścieżki zdrowia Greenway. Mieści on się przy Garden Center. No i cóż, cóż. Tutaj mamy jedno autko na parkingu. Czyli prawdopodobnie spotkamy za chwilę jakiegoś spacerowicza. No, być może ktoś biega, albo z pieskiem na spacerku jest. W tym miejscu rzeka jest szeroka i ładnie widać taką panoramę, taki widok na... W dali widać, jak tam się świeci punkt na szczycie mostu. No ale trzeba nadgonić Agnieszkę. A więc jesteśmy na czwartym punkcie, czwarty parking, który znajduje się w Kilmeaden. I minęło nam 2 godzinki, 11 km. Czujemy się świetnie, humory dopisują, energia jest i podążamy dalej. Tutaj jeszcze co tu mamy? A, tą tablicę już widzieliśmy. Tutaj mamy do teraz następny punkt, to Kilmatomas, 13,5 km. No to zbieramy się, szkoda czasu, szkoda dnia. Korzystamy z pogody. Zajrzymy do środka. Jak tutaj maszynista? O, proszę bardzo. No i tutaj też pełna technika, normalnie deska rozdzielcza, full wypas, jest gaśnica, są inne przybory, cały skład jest gotowy. No i tam ten wycieczkowy stoi też zaparkowany, niedługo sezon się zacznie. O, wszystko w jak najlepszym porządeczku. To lecimy dalej, obejrzeliśmy dwa parowozy, można by tak szumnie powiedzieć, techniczne,
nawozy techniczne, no i wycieczkowy stał w garażu, a my śmigamy dalej. No proszę, jak ładnie dla nas ptaszek śpiewał, nie? Jesteśmy na 15 kilometrze. Tutaj trasa Greenwayu biegnie blisko drogi. No i tu też mamy miejsce piknikowe, gdzie muszę sobie poprawić buta. I mamy kolejnego biegacza, ale to jest dopiero czwarty biegacz, aczkolwiek jeszcze jest wcześnie. Proszę Państwa, Kilma Thomas wita nas. Robimy przerwę techniczną w Kilma Thomas. Doszliśmy do kolejnego punktu dostępu do ścieżki zdrowia Greenway. Zaraz zobaczymy, jaka godzina, ile kilometrów mamy w nogach, ile ludzi. No, przyjechało kilka osób, by pić kawę. Być może też pojeździć na rowerze, bo tutaj mamy wypożyczalnię. Jedną z trzech wypożyczalni na trasie, gdzie można wypożyczyć rowery damskie, męskie, dziecięce, rowery elektryczne, tandemy, a nawet przyczepki dla dzieci. Więc jest fajnie. Frekwencja taka, no jeszcze nie. Morning. Tutaj chyba Coach House, nie wiadomo czy jest otwarty czy nie. Normalnie to tutaj wszystkie miejsca są zarezerwowane. Mówię o tych tutaj parkingach. No i tak. Ostatni nasz trening, gdzie zrobiliśmy 26 km, no właśnie doszliśmy do tego miejsca i później wróciliśmy do Kilmidem. Tam jedzie jakaś osoba. No, więc zrobimy przerwę techniczną i następnie udamy się dalej. Opuszczamy to miejsce, to jest piąty ten access point. W nogach mamy 23 km 800. W podróży jesteśmy ponad 4 godzinki. No i cóż, następny punkt to jest do Dungarvan. Do Dungarvan mamy 23 km. No i śmigamy. Za kilometr będzie Kilma Thomas Station. Dobra, to lecimy. Działamy.
kilometrów mamy, dopiero się punkty zaczynają. Te jakieś, no, wiesz, te... Tu będzie tylko gdzieś, nie wiem gdzie on będzie, a tu dopiero most. Czyli do mostka mamy 12 kilometrów. No, teraz będzie jeden most. Tu? Tak, tu mamy Kilma Thomas wiadukt. Nie tu, zaraz. Później mamy Durą wiadukt. To dopiero tu. Tu jeszcze mamy Bali, co? Bali Woil wiadukt. I ten mamy ten, będzie. I tunel! 400 metrowy tunel. No, atrakcji cała. No i tu będzie ładnie nad morzem. Ruszamy. Ważne są te Emergency Access 12, czyli na przykład, żeby powiadomić jakieś służby, to warto pamiętać, który mijaliśmy punkt, że między którym tym Access Pointem jesteśmy. Wtedy służby, które mogą nam pomóc, będą zorientowane, w jakim miejscu na trasie jesteśmy. No dobra, ruszamy. Teraz będzie fajny mostek przed nami i śmigamy. Mamy przerwę techniczną. Przerwa techniczna jest najważniejsza. Buty muszą być wygodnie i dobrze zawiązane. Czyli humory i energia jest, dopisuje wszystko, więc po 24 kilometrach wciąż żywi. No i dobra, jesteśmy w Kilma Thomas Station. I widać, że ludzi cała masa jest. Proszę bardzo, tutaj mamy w Kilma Thomas drugi punkt wypożyczalni rowerów. Tutaj te domki mi wygląda na jakieś B&B, że sobie chyba można wynająć, ale nie jestem pewien. Ale wiem, że jest taka opcja tutaj w Kilma Thomas. Jest też chyba pole namiotowe, z tego co patrzyłem, tutaj gdzieś w okolicach. No a B&B to na pewno jest. Jakiś apartamencik sobie wynająć, przespać się i kontynuować drogę na kolejny dzień. Iść na jakąś imprezkę do Kilma Thomas, chociaż nie wiem, czy jest coś takiego. Oznaczenie po jakimś biegu. W ogóle tutaj widać, że dużo rekreacyjnych jest takich miejsc. O, i mamy, co my tu mamy? Mamy wiadukt, nie? Plan liczyć wszystkich rowerzystów, których dzisiaj spotkamy na ścieżce, ale w połowie drogi okazało się, że dzisiaj jest chyba jakiś dzień wycieczkowy, po prostu same grupy młodzieży chyba szkolnej po prostu mają dzisiaj dzień, pierwszy dzień wiosny albo coś takiego może. I po prostu wycieczki sobie zrobili. Więc nie ma sensu liczenie, bo już dawno minęło, pykłoby 200 osób spotkanych do 26 kilometra.
Więc to nie ma sensu liczyć. Cały czas nas mijają. No i super, młodzież ma trochę sportu, trochę ruchu. Chociaż to widać, że w większości są chłopaki. To myślę, że chłopaki to i tak mają sporo ruchu na co dzień. McGrath Cross. Następny punkt dostępu, gdzie można dojechać sobie samochodem i zaparkować. No, jak widać, tylko dwa samochody są o tej porze. No a my kroczymy dalej. Tutaj zaraz N25 na Waterford, Dungarvan i Cork. Co widzę, to już jesteśmy na 31 kilometrze i trzeci punkt, żeby można sobie wody nabrać. Pierwszy był Dungarvan 15, Durow 5. Pierwszy był punkt z wodą na pierwszym parkingu Waterford, drugi był na stacji w Kilmathomas. I trzeci tutaj jest, to jest ile? 7 kilometrów, po 7 kilometrach od Kilmathomas. No nic, to lecimy dalej. Jak już wspomniałem, 31 kilometr minął. No i podążamy dalej. Ale jest dobrze. Chyba mała przekąska. Mała przekąska, czas na małą przekąskę. Więc przekąska, chlebek, humusik, serek leśniowy, trochę zielonego, pomidorek. Piechotka. I pamiętamy. Żyjemy długo, jemy powoli. Dajemy sobie czas. Do przodu idą, stópki prowadzą. Greenway, podążamy dalej, minęliśmy 35 kilometr na Greenwayu. Możemy przejść przez 11 mostów, 3 wiadukty, 400-metrowy tunel. A poza tym to Greenwaya uruchomiono, czy też oddano do użytku w 2017 roku. Więc to już jest 5 lat, jak możemy korzystać z tej fajnej ścieżki zdrowia łączącej Waterford z Dungarvan. Mamy tutaj opuszczoną stację. Opuszczoną. No, była tutaj stacja, podejrzewam, na pewno.
idziemy zlustrować, czy jest tutaj możliwość obejrzenia. No, troszkę ograniczali dostęp, ale dla chcącego nic trudnego, że tak powiem. Komandosi w natarciu. No, tu była taka wieża. O, tyle z niej zostało. No i tutaj z frontu nie ma nic. Dzięki młode. Duro. Jesteśmy w kolejnym punkcie, w którym można sobie zaparkować. Duro. Jest tutaj kilka samochodów. Kolejna rodzinka podjechała właśnie. Widać, że dzieciaki będą ujeżdżać na hulajnogach. A my co? My tutaj mamy jeszcze do Duro wiadukt 1,5 km. Aha, Duro wiadukt był tam. No właśnie, to mamy 10 do Dungarvan i 0,5 km do tunelu. No to śmigamy. Więc po 37 km muszę powiedzieć, że już czuję w nogach. Ale idę dalej, idziemy dalej, nie? Tak. No. Idziemy, nie pękamy. Nie jest źle. Spoko. Ważne, że pogoda jest. A jak pogoda jest, to jest dobrze. No, dochodzimy do tunelu. Tutaj widać, że wycinka jest. Być może coś się osuwało. Powycinane. Uzupełniają coś. O, tu też coś się oderwało. Coś tutaj się porywało. No dobra, idziemy. 400 metrów tunelu. Dungarvan 7, no proszę.
doszliśmy do kolejnego access pointu. O, przechodzimy tutaj gdzieś koło jedzonka. Ale frytura jedzie, że masakra. Omijamy takie miejsce z takim jedzeniem i udajemy się dalej. Jeszcze mamy 4 km do Dungarvan. No i tutaj na tym parkingu, przy tym punkcie dostępu do Greenwaya, no, jest dosyć sporo samochodów. A przypominam, że jest około godziny 17. Jeszcze nie wiem, a tam chyba za 10. No i minęliśmy 42 km. Zostały, no tak jak już było widać na tamtym drogowskazie, niecałe 4 km. Więc śmigamy. No, jeszcze 3 km zostały. Czuć w nogach ten dystans. Nie powiem. No ale nie pękamy. Idziemy do końca. Bo koniec jest bliski. Thomas 20 km, Clonea Road 2 km, Dungarvan 2. Ostatni kilometr. Będziemy się delektować tym każdym metrem tego kilometra, bo zaczyna się robić smutno. Tak fajnie było na tym szlaku. No dosłownie. Nie? Tak. Piękna przygoda. Trzeba powtórzyć. Tak. W drugą stronę. Tak. Jestem za, trzeba to powtórzyć. Ale najpierw jeszcze dokończmy tę podróż. Mamy 4,6. Nie wiem, no. Podobno trasa mamy 46. A koniec trasy jest na drugiej stronie mostu. Czyli, no zobaczymy jeszcze, co pokaże apka. Ale most już widać. No, jest sukces. Ogłaszam, a jeszcze się wstrzymam. Zakończyliśmy, dotarliśmy do Dungarvan. Jesteśmy przed budynkiem Waterfall City County Council w Dungarvan. Godzina 17:50. Przeszliśmy całą trasę. No, nogi czuć, czujemy to w nogach, tą trasę. Ale generalnie jest dobrze. Podsumowanie jeszcze myślę, że dogram. A za chwilę, za jakieś 20 minut mamy autobus z powrotem do Waterford. Więc no, tyle tego krótkiego podsumowania. A myślę, że jeszcze coś dogram. Może z autobusu albo w domu. No nic. Jesteśmy zadowoleni i jest super. Kilka słów podsumowania. Na początku chcę powiedzieć, że bardzo cieszymy się z osiągnięcia wyznaczonego celu.
Cały program treningowy, który zaplanowałem, trwał nieco ponad 5 tygodni i odpowiednio przygotował nas do tego wysiłku. Był to zarówno dla mnie, jak i Agnieszki najdłuższy dystans, jaki pokonaliśmy w życiu jednego dnia. Całkowity dystans od wyjścia z domu w Waterford, następnie pokonanie ścieżki Greenway i dojścia na przystanek autobusowy w Dungarvan wyniósł prawie 49 km. Czego nauczyło mnie to doświadczenie, a raczej potwierdziło znane prawa i reguły psychologii osiągnięć i sportu. Lekcja z tego całego okresu, to znaczy od momentu określenia celu do osiągnięcia go, jest taka, że trzeba być przez ten cały czas skupionym na wyznaczonym celu i nie dopuszczamy do głowy wątpliwości, że może coś później tak. Nawet gdy podczas marszu były chwile słabości, to po dłuższej lub krótszej chwili po prostu przemijały. Bóle przechodziły zaraz po tym, jak nastąpiła zmiana skupienia uwagi. Podstawowym błędem jest skupianie się na rozpraszaczach uwagi, czyli swoich słabościach. Cel był najważniejszy i został osiągnięty. Polecam Tobie, abyś kilka razy w roku zaplanował sobie różnego typu cele, które na pierwszy rzut oka wydają się być poza Twoimi możliwościami. A po zaplanowaniu i przygotowaniu się zrealizował plan. Działanie takie wzmocni Twój charakter oraz zadowolenie z życia. Jeżeli masz poczucie braku sensu w życiu, to w ten sposób nadasz mu sens i zobaczysz, jak pozytywnie zmieni się Twoje życie. Life Balance, aktywny szlak życia. Pozdrawiam i zapraszam na kolejne filmy i relacje, a także na moje media społecznościowe. Do zobaczenia!